Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 punkta procentowego. Przypominam, że miesiąc temu RPP obniżyło stopę aż o 0,75 punkta procentowego. Obecnie główna stopa referencyjna NBP wynosi 5,75%. Giertych odniósł się do afery Pandora Gate. Straszliwe zaniedbanie Ziobry doprowadziło do wieloletnich opóźnień w ściganiu Pandora Gate. YouTuberzy wykorzystujący nieletnie powinni być już dawno ustaleni i ukarani, tymczasem prokuratura PiS zamiast ich ścigać to zajmowała się opozycją. To ostateczny upadek mitu Ziobry. Jak podała Wyborcza, zamiarem Sebastiana M. nie była i nie jest ucieczka lub ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości. Pisze w oświadczeniu adwokat Bartosz Tjutjunik. Władimir Putin powiedział, że pewna część zachodnich elit zawsze potrzebuje wroga. Świat wpędzany jest w konfrontację, my albo oni. To jest okrutna kultura XX wieku. Z Indii, ze świata arabskiego, nawet ze strony muzułmanów w ogóle próbują stworzyć wroga. Każdy, kto zachowuje się niezależnie, staje się przeszkodą do usunięcia dla zachodnich elit. W internecie pojawił się rachunek Oleny Zełenskiej, czyli żony prezydenta Ukrainy Zełenskiego, na ponad $1 000 000 w biżuterii, które zostały zakupione w Cartier. Kto bogatemu zabroni? A tak naprawdę nie wiemy i pewnie się nie dowiemy, czy to jest prawdziwy rachunek, czy tylko fake i dezinformacja. Szef austriackiego MSZ Aleksander Schallenberg wyraził nadzieję, że już niedługo Kijów zasiądzie do jednego stołu negocjacyjnego z Rosją, gdyż według niego inaczej nie da się zakończyć wojny. Polski startup płatności tęczówką KPI podpisał właśnie globalną umowę z firmą Visa. Jakby było mało wojen, wybuchła kolejna wojna w Izraelu. Hamas ogłosił nową operację wojskową i wystrzelił tysiące rakiet w Izrael. Zginęło setki cywili, a Izrael zapowiedział odwet. Wszystko rozpoczęło się w sobotę nad ranem polskiego czasu. Na ulicach granicznych miast ze Strefą Gazy trwają regularne walki z palestyńskimi bojownikami. Do eskalacji przemocy przyznał się Hamas.